Cześć kochani, witam Was ciepło ponownie na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę inaczej, witam się z Wami dzień wcześniej. Zazwyczaj filmy publikuję w sobotę i w środę, dzisiaj mamy wtorek. Ale publikuję ten film nie bez powodu błahego jakiegoś, ponieważ dzisiaj mamy święto. Myślę, że święto każdego z nas, ponieważ dzieckiem jesteśmy całe życie. Także z okazji Dnia Dziecka dzisiaj zapraszam Was na odcinek specjalny. Będzie open box, będzie trochę o akcji, do której postanowiłam dołączyć i chciałabym o kilku kosmetykach z Wami porozmawiać, pokazać, co w najbliższym czasie będzie do testowania, czego możecie się spodziewać u mnie na kanale. Także mam nadzieję, że taki troszkę inny odcinek Wam się spodoba i razem ze mną będziecie się ten Dzień Dziecka świętować. To co? Zaczynamy! Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to zapewne już widzicie po tytule. Razem z firmą Kloshi, jest to polska marka kosmetyczna, chciałabym Was zaprosić do udziału w akcji. Marka odezwała się do mnie, brałam udział tam w jednym konkursie u nich, tak bym to określiła, gdzie niestety nie udało mi się wygrać, ale ja uważam, że zawsze w konkursach warto brać udział. I odezwali się wtedy do mnie, czy przypadkiem nie chciałabym wziąć udział u nich w takiej akcji charytatywnej, którą chcą rozgłosić właśnie po Dniu Dziecka. Jest to akcja, która dotyczy gatunku, który jest zagrożony, mianowicie będziemy mówić o rysiach. Jeżeli ktoś mojego francuskiego R nie rozumie, to oczywiście tu pojawi się napis, o jakim zwierzętku będziemy mówić. Jeżeli mnie oglądacie dłuższy czas, to nie wiem w sumie, czy o tym kiedyś mówiłam, czy nie mówiłam. Ja jestem takim typem, który na przykład uwielbia oglądać horrory i z nich się śmieje. Natomiast jeśli są jakieś filmy, reklamy, gdzie jakiemuś zwierzęciu dzieje się krzywda, to ja siedzę tak. To ja siedzę tak i nie patrzę. Jestem na tym punkcie mega wrażliwa, zawsze taka byłam od dziecka i to się chyba nigdy nie zmieni. Także jak firma Kloshi się do mnie odezwała, to stwierdziłam, że jak najbardziej jestem zainteresowana i chętnie w takiej akcji wezmę udział. I teraz tak, kilka szczegółów, na czym polega akcja. Po pierwsze, jeżeli chcecie razem ze mną wziąć w niej udział i tą akcję rozgłośnić, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało, jak najwięcej osób wsparło te biedne zwierzęta, to pierwsze, co musicie zrobić, trzeba narysować rysia. Można to zrobić samodzielnie, tak jak ja, może to zrobić dziecko. Ja zastanawiałam się, czy przypadkiem nie włączyć w to mojej niespełna 4-latki, ale stwierdziłam, że jeszcze dla jej rączek ciężko będzie takie zwierzęcie narysować, szczególnie, że nigdy na żywo nie widziała. Więc wzięłam się za to sama, od razu Was przepraszam, pewnie pokażę na przebitkach całe moje dzieło, nazwijmy to bardzo obszernie. Ja jakimś Picasso nie jestem, ale wiecie, co się robi dla zwierząt, czy też co by się zrobiło dla dzieci, można zrobić wiele, także duma w kieszeń i narysowałam. Także po pierwsze, trzeba narysować rysia. Druga rzecz, wrzuć swoje dzieło na portale społecznościowe z oznaczeniem hashtag narysiuj, bardzo śmiesznie wymyślone, oznacz firmę Kloshi i poinformuj, że za zakup produktów linii Baby and Kids na stronie Kloshi każde 3 zł zostanie przekazane na rzecz dzikiej zagrody. I trzecia rzecz, oznacz osoby, które chcesz zaprosić do akcji i poproś o narysowanie rysia. Gotowy tekst oczywiście tutaj już firma mi przesłała. Jeżeli taką akcją jesteście zainteresowani, też chcielibyście wspierać te zwierzęta, to oczywiście zapraszam do mnie na Instagram. Tam wszystkie informacje się znajdują. Te informacje, których no, może dla Was będą niedostępne, ponieważ nie każdy Instagram ma. Z tego też względu stwierdziłam, że ten filmik nagram. To oczywiście podlinkuję Wam tutaj w opisie, wszystko będziecie miały. W opisie postaram się też zrobić kopię i wklej tekstu, który trzeba zamieścić. Akcja jest o tyle fajna, firma Kloshi przemyślała, że można właśnie w niej brać udział na Instagramie, ale można też brać udział na Facebooku. Ja akurat na Facebooku jestem bardziej uśpiona, więc na Instagramie dzisiaj rano wleciało zdjęcie. Mam nadzieję, że Wam się podoba moja twórczość. Natomiast kto nie widział, to właśnie ten dzisiejszy filmik po to jest. Także tak się prezentuje akcja. Jeżeli chodzi o produkty, tutaj była wzmianka, że jedno to wziąć udział w akcji, czyli jakby rozgłośnić ją, druga kwestia to tak fizycznie jakby pomóc rzeczywiście tym zwierzętom. Jeżeli chodzi o pomoc, to tak jak tutaj czytałam, za zakup każdego kosmetyku z linii Baby and Kids, dobrze mówię, Baby and Kids, jest 3 zł tego kosmetyku przeznaczana właśnie na tą dziką zagrodę. Ja dzisiaj mam Wam do pokazania 2 produkty, które będę testować. Przyznam szczerze, że jeszcze z nich nie korzystałam, także ciężko mi się wypowiedzieć, czy one są skuteczne, czy też nie. Natomiast są to produkty ekologiczne, są to produkty z też
naturalnych tutaj składników. I pierwsza rzecz, która jest do przetestowania, mam tutaj delikatny szampon dla dzieci. Tutaj mamy pompeczkę, więc dla mnie to już pierwszy plus. Jeżeli chodzi o pojemność, tutaj pojemności mamy już, szukam na butelce, 200 ml. W miarę standardowa, szampon trzeba zużyć w ciągu 6 miesięcy. I tu mamy 98,7% naturalnych składników od 3 miesiąca życia. I jeżeli chodzi o działanie, tutaj mamy łagodną formułę, tworzy na powierzchni skóry i włosów delikatną pianę, zapewniającą odpowiednie oczyszczanie skóry Twojego maluszka. Wyciąg z ogórecznika łagodzi podrażnienia skóry dziecka, dobrze ją nawilża i odżywia. Zawartość probiotyków wzmacnia naturalny mikrobiom skóry, doskonale oczyszcza wrażliwą skórę, również z AZS, także daje znać. Napisali, że łagodna formuła, ja Wam postaram się pokazać na przebitkach, po prostu go otworzyć. Podejrzewam, że tutaj mamy go w formie pianki, także też powinien to być produkt wydajny, bo te piankowe zawsze gdzieś dłużej się zużywa. Także to jest jedna rzecz, to Wam daje znać. Albo coś, co myślę każdemu rodzicowi się przyda, bo no, takie produkty po prostu się przydają zawsze. Nawet jak nie na co dzień, to właśnie do takich, powiedziałabym, specjalnych jakichś wypadków. To jest to krem SOS. Krem SOS, krem do zadań specjalnych. Pompeczka, także myślę, że będzie taki wygodny, higieniczny w użytku i on jest od pierwszych dni życia i tu mamy łagodzący krem stworzony z myślą o najbardziej wymagającej skórze maluszków, w tym atopowej. Obecność prebiotyków wzmacnia naturalny mikrobiom skóry, wykazuje działanie przeciwświątowe i koi zaczerwienioną i podrażnioną skórę. Produkt przebadany pod nadzorem dermatologa i pediatry. Także też fajnie wiedzieć, on ma 50 ml i jego też trzeba zużyć w ciągu 6 miesięcy. Także to są produkty, które my będziemy testować. Właściwie ja je będę testowała na synku, który ma 1,5 roku, także jak się u nas sprawdzą, będę Wam dawała na bieżąco znać. I tak jak mówię, za zakup któregoś z tych kosmetyków albo jakiegoś innego, jaki sobie tam wybierzecie z ich linii, 3 zł od takiego produktu jest właśnie dedykowane na rzecz dzikiej zagrody i na pomoc rysiom. Także myślę, że fajna akcja. I jeżeli chodzi o drugą część tego filmiku, to przechodzimy sobie do Dnia Dziecka mojego. Tak jak powiedziałam, każdy jest dzieckiem. Ja nie ukrywam, że jako kobieta 30-letnia, no lubię kosmetyki. Lubię kosmetyki, lubię je testować i im dalej w las, im dalej z wiekiem, tym bardziej lubię chyba zmieniać sobie pielęgnację i iść w tym kierunku, niż tak do końca bawić się makijażem. Jeżeli chodzi o makijaż, oczywiście też lubię testować nowości, ale widzę, że już na co dzień, jak mam mało czasu, wtedy, kiedy się maluję, no to sięgam po wszystko, co sprawdzone, co szybkie i wiecie, często jest tak, że brązer ląduje na twarz, na powiekę, rozświetlacz na twarz, na powiekę i koniec makijażu. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, co tutaj jeszcze do mnie przyszło w paczce właśnie od Kloshi, także karton sobie zaraz wspólnie otworzymy. Film nie jest we współpracy z firmą Kloshi, ja nie miałam jakby tutaj, nie musiałam tych kosmetyków Wam pokazywać, ale chcę, ponieważ wiem, że będę je testować, będę używać i jestem ciekawa, który z tych kosmetyków najbardziej Was interesuje i od którego zacząć. Ja jakieś mam swoje typy, które bym jako pierwsze otworzyła, ale być może Wasze preferencje są inne, to oczywiście będę chciała, żebyście dali mi znać w komentarzu pod tym filmem. Dobrze, kochani, jak widzicie, ja troszkę zmieniłam kadr. Na pewno da się zauważyć mistrza drugiego planu, którego troszkę będzie pewnie słychać, ale stwierdziłam, że już dokończę ten odcinek od A do Z, z tego względu, że w końcu mówiliśmy o kosmetykach dla dzieci, więc jeżeli dziecko będzie słychać w tle, no to tylko świadczy o tym, że ja jestem mamą, life is life, mam life, także wiecie, taki mamy klimat. Druga część filmiku, chciałam Wam pokazać kosmetyki, które dzięki uprzejmości firmy Kloshi będę mogła dla Was przetestować. Ja już dość mocno, dobrze poznałam ich linię Pure by Kloshi i z niej miałam kilka kosmetyków. Na razie wszystkie mi się sprawdzały, natomiast stricte z Kloshi miałam tylko jeden. Nie wiem, czy oglądaliście, był też test na kanale, kremy matujące SPF 50, także jeżeli nie oglądaliście, to tutaj Wam się podświetli. A jeżeli chodzi o to, co dostałam od nich do przetestowania, to między innymi jest SPF 30, także mega się cieszę. Postaram się porównać te dwa produkty dla Was, 50 już używałam. Mam coś, co mi się podobało, mam też trochę ale do tego produktu. Natomiast mega jestem ciekawa tego, jest to SPF 30. Koti, tak. Mój syn jest właśnie w fazie pierwszych słów, koti. Mówi na kota, na psa, na ptaszki.
Wracając do tematu, SPF 30 i to jest krem nie matujący, tylko z kolei rozświetlający, także liczę, że z nim się jeszcze bardziej polubię. Także to jest pierwsza rzecz do testu. Jeżeli chodzi o składniki, tutaj mam widzę marchew i olej z malin, także super, bo ja bardzo lubię, on się super sprawdza. Dla skóry mieszanej i suchej jest dedykowany. Lekka formuła zabezpiecza skórę przed promieniowaniem UV, fotostarzeniem i działaniem wolnych rodników. Dodatek pigmentu subtelnie wyrównuje, rozświetla i upiększa kolory skóry, idealny jako filtr miejski. Dajcie znać, czy chcecie obejrzeć taki pełny test na kanale, jak chociaż tego BB z Pure by Closhi, czyli aplikacja, czym aplikuję, jak mi się sprawdza, jak jego trwałość po iluś godzinach, jak się nakłada na niego makijaż, czy wszystko ze sobą się scaliło, dajcie znać. Drugi produkt, który będę miała do testowania, staram się mówić szybko, wiecie, bo nie wiem, jak tam syn w tle, to jest to tonik, także coś, co ja używam, bardzo lubię ten etap tonizacji jako taki dodatek do pielęgnacji. Mamy łagodzący tonik antyoksydacyjny, do twarzy przywraca prawidłowe pH skóry, nawilża ją, łagodzi podrażnienia. Działa kojąco. Zawarty w toniku ekstrakt z zielonej herbaty, od wieków uważany jest za doskonałe źródło zdrowia i młodości. Słynie z bardzo dużej ilości naturalnych i silnie działających antyoksydantów. Także jestem ciekawa, ma dobre noty w internecie, będę testować. Pojemność też bardzo fajna, 250 ml, pompeczka, także myślę, że na długo będzie służył. Kolejna rzecz do testów, mamy to serum z witaminą C. Podejrzewam, że będzie to serum, którego będę używała, on pójdzie później na testy, będzie raczej do użytku w sezonie jesiennym, zimowym, ponieważ jest to serum olejowe, antyoksydacyjne serum olejowe z witaminą C. I tutaj mamy ekstrakt z róży i ze śliwki, olej ze śliwki, także... O, nawet Szymek się zdziwił. Także jestem mega ciekawa. Jest dedykowane dla skóry wrażliwej i nadreaktywnej. Poprawia kolory, tego rozświetla skórę, wygładza, utrzymuje elastyczność oraz zmniejsza wrażliwość na działanie czynników zewnętrznych. Wycisza skórę naczyniową i nadwrażliwą. To mi się podoba, bo ja skórę naczyniową mam. Jestem ciekawa, nie chcę teraz otwierać, czy tu jest pipeta, co tu jest, bo nie do końca to widzę, także zobaczymy. I ostatnia rzecz do testów, jest to coś, o czym też huczy internet, więc jestem mega ciekawa. Jest to krem pod oczy, ale jest to krem maska. Wiem, że firma Closhi ma dwa typy kremów, jeden to jest zwykły krem i drugi jest to krem maska, ja mam właśnie krem maskę. I jest to krem maska pod oczy, bodajże chyba przeciwzmarszczkowy. Także będziemy testować, też pompeczka mega higieniczna, sposób dozowania, 15 ml tutaj mamy, przeciwzmarszczkowy, o bogatej konsystencji, silnie odżywia i rewitalizuje skórę wokół oczu. Jeżeli chodzi o te wszystkie kosmetyki, dajcie znać, co byście chcieli w pierwszej kolejności, żebym przetestowała, także jestem mega ciekawa. Ja swojego faworyta mam, szczerze mówiąc, na pierwszy ogień chyba chciałabym ten SPF 30, jestem go mega ciekawa, poza tym teraz będzie się robił ten sezon letni, więc więcej osób wtedy z SPF-ów korzysta, SPF-ów. Co dalej? Jeżeli chodzi o te kosmetyki, to daję Wam znać, że one są do dostania oczywiście na stronie Closhi, bądź w drogeriach internetowych, stacjonarnie niestety raczej ich nie dorwiecie. Chyba, że te kosmetyki dla dzieci, o których dzisiaj mówiłam, które biorą udział w akcji na Rysiuj, one są do dostania w Hebe. Także do dostania w Hebe, więc tutaj na Hebe co jakiś czas pojawiają się jakieś promocje, czy to produkty dla dzieci, czy właśnie firma Closhi ileś tam procent mniej, więc myślę, że można też dorwać, spróbować. Wracając do początku filmu, każdy kosmetyk z linii właśnie Baby and Kids, każdego produktu 3 zł idą na dziką zagrodę, idą na tą akcję, także myślę, że warto jest w niej wziąć udział. Okej, to już by był cały odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że cieszycie się razem ze mną, że mam kolejne produkty do testów. Ja cieszę się jak dziecko, chciałoby się dzisiaj w Dzień Dziecka powiedzieć. Mam też nadzieję, że będziecie fajnie spędzać dzisiejszy dzień, będziecie się cieszyć, nie wiem, może pójdziecie na lody, może wypijecie mrożoną kawę, może watę cukrową, no cokolwiek tam lubicie, albo po prostu sobie poleniuchujecie, albo zrobicie sobie same prezent na Dzień Dziecka i zamówicie sobie jakieś kosmetyki. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Jeżeli tak było, to kciuk w górze, mile widziany. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku już za kilka dni, tym razem standardowo w sobotę. Buźka, pa, pa!